Siemaneczko. No wziąłem ci kamerę, bo przecież... moje prośby nic nie dadzą. Zegarki za dwie dychy, ale obocowania za 15 zł nie będzie. Chodzi o to, żeby tylko ścisnąć coś. I żeby było jak najwyżej, nie? Wiesz, bo tak jakby miał... Ale to nie będzie ci latać? Może być. Wiesz co, nigdy nie próbowałem, więc nie wiem. Musisz po prostu spróbować. Kamera do ręki. No, ja ci ten, ja ci to... Bo to chodzi o to, że to będzie latać tak... Wiesz... No weź se stań, stań sobie. Widzisz, dobra. Tylko to tak... No, stań. No, byłoby, nie? Tu się miga, jak miga, jak, albo jak usłyszysz dźwięk, to mi powiedz. To dźwięk znaczy, że albo się zawiesiła, albo coś, albo dźwięk oznacza, że skończył sekwencję półgodzinną i zaczyna nową. On sam rozpocznie. Ja już zacząłem światła montować, ale nie zdążyłem, mam tylko guziki. Gdzie? To tu mam. No to co, gonimy tam na ten? Na ten mościk? Na Sochy musimy jechać, czyli obwodnica. Bardzo błoto, to nie będziemy tam wjeżdżać, nie? Mega po prostu. Tam jest taki klimacik, że nikt tam chyba nie dojeżdża, tylko krosami tam ryją. I wiesz, i jak krosami tam ryją, to... No to też nie śmiecą, no bo nie zatrzymują się. Więc fajnie tak czyściutko jest. Nie wiem, czy tu się wciska. Chyba niebo świeci, tak? No cyk. Ujęcia? No tak. Dobrze, no to temperatura do jazdy ok. Tam coś jedzie, ale tam dalej jest chodnik. No i tu jest to błoto kawałek, ale dasz radę. To chyba na trawę. Ty z wykrywką chodzi, tak? Teraz jest chyba dobra pora, bo jest chyba ściągnięte żniwa. Trawa odsłonięta, więc wiesz, łopatka tylko, pinpointer i jedziesz. Kamera odezwała.
Nie pamiętam, czy tam jest schodnik na nim. Chyba nie ma, bo to jest tylko kolejowy, to... Wiem, że ten jechałem w ogóle od tamtej strony. Tylko tędy wracałem. Nie pamiętam nawet, gdzie się wjeżdża. No i udało się. Tu po oponach widzę, że krosem, nie? Szeroka guma. Myślałem, że będzie, że się zakopię. Chodź, zobaczysz, jak fajnie tu jest. Aż sobie... Coś mi krzywo stoi tutaj. Krzywo mi stoi. Co tu jest napisane? Co tu jest napisane? 10 km tu jest. Buty dzisiaj, butów nie skorzystałem z butów, bo byłem na grzybach i już wszystko zamoczone. Naleciało mi wody. Podniósł się. Kurde, ja tu foty robiłem o tu w tym miejscu. O tu wchodziłem. Nie, to teraz wygląda całkiem normalnie. Jak przykryję tą wyspę, to już będzie ok. Robi się, bo ja czuję już, że mi jak zatrzymaliśmy się. Jak się zatrzymaliśmy, to już widzę, że jest. Jestem ubrany dość dobrze. O, jak fajnie to się odbija. Nie widać tego oczami. Ale tak cały ten mostek się odbija w wodzie. Dobra. Podjedziemy chyba pod ten. Zobaczymy, czy tam się w ogóle da wytargać. Czy jest przejazd tędy. Bo tak to by było nam wygodniej przez Rzeczycę się przebić, bo już by był asfalt. Ale no nie wiem, ale pewnie wrócimy normalnie. Tylko tą ścieżką, którą jechałem kiedyś. Już człowiek zapomina. A ty nie próbujesz? Jest moc. To jest chyba tylko takie techniczne przejście. Tutaj nie ma w ogóle tego. Nie, to wrócimy się, bo tutaj będzie masakra na tym piachu. Przejdź do przodu. Tak, i tutaj zaraz w lewo, tak? To co mówiłem. No bo co ci mówiłem o tej nowej dróżce, to chyba ona tu jest, przy tym lasku. Woda na tym, na lewej. Podobne. Ale nie rozumiem, bo tam jakieś wiadra, jakieś butelki, to przecież to trzeba przyjechać. Pójdę tak trochę lewą stroną, a potem tak do prawej. Spróbuję. Nie, dobra. Dało rady, no. Nie wiem, czy nie przytrze, ale może nie. Nie przytarło. Nawet się ubrudziła, także pozytywnie. Co? No, mokre chusteczki i nic jej nie będzie. Dobra. Tak, albo tak. Do zobaczenia. Do następnego filmu. Do następnego. Hej.